A w tej chwili zapraszam prezesa Endecji, pana posła Adama Andruszkiewicza. Witam Państwa ponownie w Pałacu Działyńskich, bo z częścią z Państwa już się tutaj miałem zaszczyt spotkać, jako już poseł. Tak słuchając właśnie chociażby posła Sylwestra Chruszcza w kontekście Polskiego Złotego, przypomniało mi się, jak niedawno miałem rozmowę z jednym z dziennikarzy, był to wywiad. Był to taki dziennikarz centrowy, nazwijmy to tak, ani po prawej, ani po lewej stronie. No i pytał mnie, no po co ta Endecja, tak? Po co budujecie tę Endecję? Rozumiem, taką pytał, tak? Mówi, rozumiem walka z gejami, zadymy i tak dalej. Tak jest postrzegane często środowisko narodowców. Ja mówię, no nie, panie redaktorze, to jest właśnie polski złoty. Kto stworzył polskiego złotego, pytam panie redaktorze. Wie pan czy nie? Kim był Grabski? Mówię, tak? No to błędek. Mówię, myśl polska geopolityczna, Roman Dmowski. Wybitny dyplomata, 7 języków obcych, człowiek, który był szanowany na całym świecie. Endek, tak? Nasz ojciec honorowy. Mówię, polska nauka o cywilizacjach, panie redaktorze, Felix Koneczny, bo wszyscy mówicie o Huntingtonie, mówię, tak? Felix Koneczny, Endek. I tak zaczynamy rozmawiać. I widać, ta mina taka mu schodzi, bo na początku taka ironia, oczywiście walka z gejami. Sminka schodzi, tak? I potem tak rozmawiamy, na koniec mówi mi tak. Pyta mnie, co my właśnie planujemy, mówi o Radzie Gospodarczej, o Forum Gospodarczym w Poznaniu, który planujemy, o Marku Jakubiaku, który jest bardzo wybitnym przedsiębiorcą, odbudowuje polskie polary, tak? O Rafale Ziemkiewiczu, który swoim piórem aktualizuje myśl narodową w Polsce, o Akademii Młodej Endecji, które ostatnio w Sejmie mieliśmy inaugurację. No i tak rozmawiamy, on na koniec mówi do mnie tak. Panie pośle, powiem panu szczerze, właśnie takiej Endecji powinien bać się Michnik. Właśnie takiej Endecji powinien bać się Michnik. Bo my niestety, szanowni państwo, mówię tutaj teraz jako narodowcy, daliśmy się wprowadzić w pewne buty, które nam duszyto te buty, a my sami je nałożyliśmy, tak? Właśnie zajmujemy się często sprawami zupełnie bezsensownymi, które nie mają racji bytu, żeby się nimi zajmować. A my mamy za sobą zbyt duże dziedzictwa, aby je pozostawić. Właśnie myśl geopolityczna, polski złoty, myśl gospodarcza, wolnorynkowa, to wszystko jest spuścić na Endecji. I to jest nasz obowiązek, żeby właśnie tą spuściznę dzisiaj aktualizować i rozszerzać. I tym właśnie się zajmuje Stowarzyszenie Endecja. I naszym kolejnym obowiązkiem właśnie jest również to, aby po dzisiejszym spotkaniu i kolejnych spotkaniach kreować powoli przyszłe elity do zarządzania Rzeczpospolitą. Bo to jest właśnie obowiązek Endecji. Nie tak jak niektórzy chcieliby, żebyśmy tam rzucali jakimiś kamieniami i tak dalej. Nie. Tego nie robić nie będziemy. Oni właśnie chcą, żebyśmy to robili, a my tego nie będziemy robić. My będziemy się kształcić, my będziemy spotykać się właśnie w takich miejscach w Poznaniu. Będziemy kreować naszą myśl. Będziemy kształcić młodzież właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, Akademii Młodej Endecji, dawać praktyczne wykształcenie naszej młodzieży tak, aby właśnie niezależnie od tego, czy ta młodzież należy do nas, czy nie należy, nie pytaliśmy o to, czy musi należy, tak? Zapraszaliśmy wszystkich otwarcie po to, żeby z tej młodzieży wyrosła przyszła elita państwa. Żebyśmy znów nie musieli słuchać, że pan Donald Tusk na przykład jest nową jakością w polskiej polityce, tak? Człowiek, który w 1992 roku brał udział w nocnej zmianie, to jest dzisiaj nowa jakość w polskiej polityce, która ma podobno przyjechać z Brukseli i uratować polską demokrację. No, czy, ja się pytam, gdzie jest szczyt kuriozum, tak? I my musimy o tym otwarcie mówić, ale nie tylko mówić, ale też działać, bo samym mówieniem nic nie zrobimy. Dlatego tu się spotykamy, stąd też jest właśnie Akademia Młodej Endecji, stąd są nasze rady, jak Rada Gospodarcza, właśnie po to, aby nie tylko mówić, ale się szykować. Bo dzisiaj możemy mieć różne zarzuty do Prawa i Sprawiedliwości, plusy, minusy, ale jednym zarzutem jest to, moim zdaniem, że PiS szykował się do władzy 8 lat i nie przygotował dobrze kadr. I my nie możemy tego błędu powtórzyć. My musimy mieć gotowe kadry, że jeżeli Bóg i Polacy dadzą nam szansę, aby zarządzać Rzeczpospolitą, no to wtedy będziemy przygotowane kadry, które kochają Polskę, które będą chciały właśnie tą Polską dobrze zarządzać. I wtedy pokażemy, że naprawdę ster naszego państwa można nam odpowiedzialnie powierzyć, bo jesteśmy takim środowiskiem, wśród których są przedsiębiorcy, są studenci, są eksperci od geopolityki i tak dalej, i tak dalej. I to jest bardzo ważne. Kształcenie, praca, jesteśmy na co dzień, spotykamy się z Polakami w całym kraju, jeździmy. I jesteśmy też aktywni. I nasi posłowie mają cały czas spotkania. Nie tak jak inni, którzy spotykają się tylko przed samymi wyborami, żeby tam dać cukierka, tak, na ulicy komuś. Nie. My się cały czas spotykamy, rozmawiamy i co ważne, jesteśmy w całym kraju. I to jest też bardzo ważne, ja jestem z Podlasia, zresztą słychać to myślę, niektórzy to wychwytują. I chodzi o to, żeby spotykać się w całym państwie, żeby znać poszczególne problemy danych regionów, żeby nie odkleić się od rzeczywistości. Bo wiadomo, że dla nas, dla Podlasiu ważna jest chociażby współpraca graniczna z Białorusią, a tutaj są inne problemy, chociażby w Wielkopolsce, inne są w Małopolsce, ale ja jestem posłem Rzeczpospolitej, jestem posłem całego państwa i całego narodu i ja muszę znać wszędzie problemy, żeby być przygotowanym, żeby wiedzieć, o czym rozmawiamy.
I dzisiaj często musimy być najlepsi w debatach chociażby. To musimy pokazywać Polakom. Jesteśmy merytoryczni, niewulgarni, rozmawiamy tak, jak właśnie trzeba rozmawiać, wprowadzamy porządek do debaty publicznej. Z tym mamy się kojarzyć Polakom. Proszę zauważyć, ja często dostaję zaproszenia do mediów, właśnie takie, z którymi media chciałyby nas kojarzyć. Można się domyślić, idzie Parada Równości, ktoś dzwoni telefon, no panie pośle, zapraszamy, tak? No nie, 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 nie ma dzisiaj czasu. Po prostu. Żeby Polacy wiedzieli, że Endecja mówi o gospodarce, o młodym pokoleniu, mówi o geopolityce, o polityce międzynarodowej, mówi o polskim złotym, mówi o zmianach w prawie, mówi o ustroju Rzeczpospolitej, a nie o gejach. Bo oni chcą, żebyśmy byli tak kojarzeni, ale my im te niespodzianki nie damy. Już jesteśmy o tą lekcję mądrzejsi. Musimy patrzeć za siebie, patrzeć na te dziedzictwo, które mamy ze sobą, wyciągać z tego wnioski i właśnie iść do przodu. Na tym dziedzictwie. Bo to jest wielka wskazówka i wielka droga. I właśnie tą drogą my będziemy podążać i tą drogą wygramy. Nie chcą nasi wrogowie, żebyśmy my ją podejrzali, a my będziemy nią podążać. Właśnie tą drogą. Idziemy do przodu, robimy swoją pracę, kształcimy młodzież, budujemy rady w Endecji i będziemy przygotowani na to, że jeżeli uda nam się kiedyś przejąć władzę, głęboko w to wierzę, to tą władzę przyjmiemy odpowiedzialnie. To jest najważniejsze. I nie będziemy zajmować się tym, czym chcieli, żeby się zajmowali właśnie strony Michnika i tak dalej. Nie, nie, nie. To nam nie grozi. To zostawmy ludziom niepoważnym. My jesteśmy poważnym środowiskiem. Jesteśmy w ramach Kukiz 15, trzecią siłą polityczną w państwie dzisiaj. I z dużą szansą na to, moim zdaniem, że będziemy za 2 lata partycypować we władzy. Mam taką nadzieję, mówimy o tym otwarcie. Nie ma się co czego wstydzić. Bo niektórzy w Polsce właśnie tak się wstydzą, tak, że nie wiem, czy tak można mówić, że idziemy po władzę. Tak, idziemy po władzę. To jest spuścizna po PRL-u, tak, że w Polsce często tak się wydawało, że jak ktoś chce uczestniczyć we władzy, to jest złym człowiekiem. Nie. Jeśli uważamy, że jesteśmy merytoryczni, będziemy przygotowani, że kochamy Polskę, jesteśmy uczciwymi ludźmi, to właśnie naszym obowiązkiem jest sięgnąć po władzę i wytrącić tych, którzy naszą Polskę okradają, którzy ją niszczą, którzy są wasalami różnych instytucji ponadnarodowych. Im musimy podziękować, my musimy ich zastąpić. To jest właśnie nasza dziejowa szansa i rola. I my tej szansy, mam nadzieję, nie zmarnujemy. Dziękuję bardzo Państwu. Przed nami jeszcze ciekawsze wystąpienia. Bardzo dziękuję.